Myśląc o pisarzach, którzy wywarli największy wpływ na kształt dzisiejszego horroru i fantastyki, jednym tchem wymienia się H.P. Lovecrafta i Edgara Allana Poe. O Lovecrafcie opowiedziałem z okazji Halloween bodajże 2 lata temu. Dzisiaj zatem pora przybliżyć Wam postać właśnie jego wybitnego poprzednika. Ten tomik opowiadań Poego stał na półce u rodziców obok kilkudziesięciu innych identycznie oprawionych książek, ale to właśnie ta książka przyciągnęła moją uwagę w wieku lat, nie wiem, 10, może 12. Na pewno troszeczkę za wcześnie, bo niektóre z tych opowiadań są no, takie zdecydowanie dla starszych czytelników i tak dość mocno mną wstrząsnęły. Na pewno wywarły bardzo duży wpływ na mój gust i na moją taką wrażliwość. Poe jest twórcą zupełnie innego kalibru niż Lovecraft, bo nie ma porównania. Lovecraft był, no, niewątpliwie miał bujną wyobraźnię, był takim płodnym twórcą, ale nie był jakoś tam szczególnie utalentowany. Zresztą sam jakby nie ufał swoim zdolnościom literackim. Natomiast Poe, dla odmiany, był naprawdę utalentowany, był wybitnym pisarzem, poetą i był też doskonałym krytykiem literackim. Był doskonałym znawcą literatury. Natomiast jakieś tam można znaleźć podobieństwa w ich życiorysach. Tylko nie wiem, czy aparat ustawia ostrość na mój ryj. Natomiast można znaleźć pewne jakieś tam podobieństwa w ich życiorysach. No pytanie, czy nie troszeczkę jakby na siłę. Pomijam oczywiście fakt, że Lovecraft urodził się kilkadziesiąt lat po śmierci Poego, także no, jest twórcą w ogóle z innej epoki, no, jest pisarzem dwudziestowiecznym na dobrą sprawę. Niemniej obaj jakby przeżyli jakieś tam osobiste dramaty, większość życia spędzili na skraju ubóstwa, można powiedzieć, ponieważ obaj utrzymywali się z pisarstwa w tamtych czasach, no to nie było jakoś specjalnie intratne zajęcie. I to zresztą na pewno jakoś tam odcisnęło się na ich twórczości. Obaj zresztą też zmarli w podobnym wieku, tak, no, przedwcześnie. I też obaj najbardziej są znani z opowiadań czy z nowel, a nie na przykład z powieści. No, Poe też jest znany z poezji, ale ja się akurat poezją za bardzo nie interesuję. Oficjalnie Edgara Allana Poe zalicza się do romantyzmu, czyli do tego samego gatunku, który reprezentuje tam Mickiewicz czy Słomacki, co doprowadziło do takiej małej jakby mojej kompromitacji w pierwszej klasie liceum. Krótka opowiastka, początek właśnie jedne z pierwszych lekcji polskiego w pierwszej klasie liceum. Wiadomo, nowi ludzie, nowi koledzy, nowi nauczyciele, nowa szkoła i polonista, no, każdego po kolei pyta o, no, żeby tam parę słów o sobie opowiedział, właśnie wymienił jakiegoś ulubionego pisarza czy ulubioną książkę. Już tam wcześniej ktoś wspomniał o Tolkienie, tam chyba o Sapkowskim ktoś powiedział, także no, ja tak rzuciłem Edgar Allan Poe. Nikt w klasie oczywiście nie wiedział, o kogo chodzi. No i polonista powiedział, że to taki amerykański romantyk. Wszyscy w klasie tak na mnie popatrzyli, romantyk? Ja chciałem oczywiście zaprotestować, nie, to jest twórca horroru, ale no już było za późno. I faktem jest, że przez jakiś tam czas faktycznie koledzy tak trochę mi dokuczali właśnie, że romantyk, no bo wszystkim w klasie twórczość, jakby literatura romantyzmu kojarzyła się po prostu z romansami, a nie z gatunkiem romantyzmu. No ale okej, taka dygresja. Wracając do Poego, on był tak naprawdę pierwszym takim autentycznym twórcą horroru. On miał w swoim repertuarze kilka takich stałych motywów, które jakby dzisiaj są zupełnym standardem tego gatunku. Ciężko sobie w ogóle wyobrazić horror bez tego. Takie rzeczy jak na przykład makabryczność, a konkretnie rozkład, pozorna śmierć, pochówek za życia, to w ogóle była jakby obsesja Poego, ale też takie motywy jak szaleństwo, jak samotność, morderstwo. Dzisiaj to jest coś jakby zupełnie normalnego w gatunku horroru. Ciężko sobie wyobrazić horror bez tych elementów, ale wtedy to było coś nowego i na przykład nie znajdziecie właśnie tego typu motywów u jakichś innych romantyków typu tam, nie wiem, Słowacki. Ale Poe wymyślił coś więcej.
On był protoplastą science fiction, ponieważ napisał zamieszczone takie w gazecie opowiadanie o podróży na Księżyc balonem. Nie pamiętam, który to był rok, ale to było na pewno kilkadziesiąt lat przed Julesem Vernem, a jeszcze tym bardziej przed Wellesem i jego Wojną Światów. W dodatku to opowiadanie miało taki artykuł, przepraszam, miało taki charakter artykułu czy jakby reportażu, jakby specjalnie mając na celu wprowadzenie czytelników w błąd, że niby opisuje prawdziwe zdarzenia, czyli też Poe jakby dodatkowo wymyślił, nie wiem, gatunek czy taki zabieg twórczy pod tytułem, znaczy taki, który dzisiaj znamy jako mockumentary. Kolejną rzeczą, jaką wymyślił Edgar Allan Poe, to powieści detektywistyczne i co ciekawe, zanim jeszcze w ogóle powstał termin detektyw, czyli tak naprawdę no, Poe nie mówił o nich, nie określał ich jako powieści detektywistyczne, bo nawet to słowo wtedy nie istniało. Nie istniał zawód prywatnego detektywa. Na wiele lat przed Sherlockiem Holmesem i na jeszcze wiele lat przed Herkulesem Poirot niejaki Auguste Dupin rozwiązywał zagadki kryminalne, stosując jakby metodę dedukcji w trzech opowiadaniach Poego. Opowiadając dwa lata temu o Lovecraftie, podkreśliłem, że jakby nie sposób przecenić jego wpływu na dzisiejszą kulturę masową. W przypadku Edgara Allana Poe ja w ogóle nie wyobrażam sobie jakby horroru bez jego nie wiem, dziedzictwa. Te jakby wszystkie motywy, które bierzemy za pewnik, to on je wymyślił, właśnie to, co mówiłem wcześniej. Bez niego nie powstałby prawdopodobnie w ogóle gatunek powieści detektywistycznej, bo Arthur Conan Doyle jakby zupełnie otwarcie przyznał się do inspiracji Augustem Dupinem, tworząc Sherlocka Holmesa. Może nawet science fiction wyglądałoby inaczej, gdyby nie właśnie te wczesne takie próby Poego. Z twórczością Poego najlepiej zapoznać się sięgając po któryś jakiś taki zbiór opowiadań. Może być na przykład ten taki klasyczny, w którym część opowiadań jest z przykładu Bolesława Leśmiana. Możecie też sięgnąć po jakieś nowsze wydania, nowsze przykłady, gdzie zamieszczono teksty, które wcześniej na przykład nigdy w ogóle nie były tłumaczone na polski. Polecam. Małżonka jednego z najszanowniejszych obywateli, znanego prawnika i członka kongresu, uległa jakiejś nagłej, niepojętej chorobie, wobec której okazała się najzupełniej bezsilna wszelka umiejętność lekarska. Po wielu cierpieniach umarła, lub przynajmniej wydawało się, że umarła. Nikt nie podejrzewał i nie miał powodu do podejrzeń, że zgon jej istotnie nie nastąpił. Okazywała wszelkie zwykłe znaki śmierci, rysy zaostrzyły się, twarz zapadła. Usta powlokły się bladością marmuru, oczy zgasły. Chłód ogarnął członki, tętno ustało. Zwłoki spoczywały przez 3 dni niepogrzebione i przybrały stężałość kamienia. Przyspieszono obchód żałobny, gdyż szybko dokonywało się to, co wydawało się rozkładem. Złożono tę panią w grobowcu rodzinnym, do którego nie zajrzano następnie przez 3 lata. Otwarto go dopiero wówczas, gdy było trzeba wstawić sarkofag, lecz jakiś straszliwy wstrząs przeniknął małżonka, który sam otworzył drzwi. Kiedy podwoje rozwarły się na zewnątrz, jakiś obleczony w biel przedmiot obsunął mu się w ramiona. Był to kościotrup jego żony w niezbutwiałym jeszcze całunie. Staranne badania wykazały, iż powróciła do życia w jakieś 2 dni po złożeniu do grobu. Skutkiem jej szamotań trumna spadła ze skraju przewyższenia na posadzkę i rozbiła się, umożliwiając jej wyzwolenie. Lampa, którą przypadkowo postawiono w grobowcu napełnioną olejem, była pusta. No, co prawda płyn mógł wyparować. Na najwyższym stopniu schodów prowadzących do żałobnego przybytku znaleziono duży odłamek trumny, którym zapewne kołatała w żelazne drzwi, aby zwrócić na siebie uwagę. Prawdopodobnie postradała przy tym przytomność, lub może nawet wyzionęła ducha z samego tylko lęku. Kiedy padała, cały dzień zaplątał się w żelazną kratę, której nierówności wystawały do wewnątrz. Pozostawała tak wyprostowana i tak uległa rozkładowi.